Ej, to jest prawdziwa Warszawa z tyłu, czy to jest green screen? Jak u tego Merganiego na Malcie. O tak. A nie ma streamerskiego zero, może... Ej, wiesz co, bo był spoko, jakby na przykład dostał taki program w sportowym zerze, w kanałowym zerze, przepraszam, streamerskie zero i odpalał mu się na 1,5 godziny, grał 2-3 mecze, po prostu streamował na ich kanale. Tak się ma, no k***szomy, co tam? O, słyszycie to? Chyba Stano skończył robić dwójeczkę, dobra kochani. Ja już wbijam na moją postać, gram Yasuo. Słuchajcie, k***a, jestem rudy, hehehe, gili, 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 k***a. Siema, 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 co tam, k***a, tapujemy, tapujemy. I miał takie właśnie streamerskie zero. No, to było zajebiste. No, fajnie, może właśnie Krzysztof mógłby mnie zaprosić do streamerskiego zera. Miałbym swój program, tylko musiałbym go prowadzić u siebie w domu, no bo do Warszawy jest daleko. Ale ja już chyba nie mam takiej popularności jak kiedyś. Już poszedłem w tę deweloperkę, już w internecie mnie nikt mnie nie pamięta, więc chyba już mnie nie zaproszą. Raz byś poszedł i tyle by z tego było. No, to w ogóle jakbym raz poszedł, to by był sukces, nie? Nie, no może jakby dało się takie streamerskie zero zrobić w domu. Nie no, oczywiście trochę pół żartem, pół serio mówię. Może ja sobie zrobię w końcu jakiś swój program. Twój program to jebane zero, no ale to wiesz, prowadzę, ale chciałbym coś nowego zrobić w swoim życiu.